To, co mnie boli, to jak czasami mówię, że proszę pomóc, to słyszę, mi też brakuje. To ja bym chciała uczulić te osoby, którym brakuje, żeby tak naprawdę spojrzały na siebie. Mają oczy, mają ręce, słyszą, widzą, chodzą i nie mają prawa narzekać. Wystarczy rozejrzeć się, otworzyć szeroko oczy, ile osób potrzebujących jest wokół nas i przez ułamek sekundy postawić się na ich miejscu i wtedy może zupełnie inaczej będą patrzyli na to swoje życie, w którym dostali tak wiele.